Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U kolegi Grzegorza Cymera byliśmy jakiś czas temu. Przedstawialiśmy wtedy gołębie, które kolega Grzegorz miał na sprzedaż. Tych gołębi było ponad 200 sztuk. Wtedy, kiedy byliśmy, to trwał akurat ostatni lot. Później, kiedy odwiedziliśmy go jeszcze raz, znaliśmy wyniki tego lotu, ale nie znaliśmy wyniki, jakie następowały tam po już zatwierdzeniu na szczeblach wyższych okręgu, oddziału, regionu. Teraz już znamy całą klasyfikację ogólnopolską, także będziemy już pomału mogli też te wyniki osadzić właśnie tutaj w skali naszego kraju. Ale tutaj u kolegi Grzegorza byliśmy dlatego, że kolega likwidował hodowlę. 90% praktycznie gołębi, które wtedy mieliśmy na sprzedaż, już zostały sprzedane, znalazły one swoich nabywców. Zostały nam te ostatnie sztuki. Kilka z nich kolega nam za chwilę pokaże, ale jeszcze co ciekawe, powiedzmy o tych wynikach, bo tego się chyba nawet nie spodziewałeś, jakie wyniki osiągnąłeś, bo ostatni lot, który byliśmy, to był dla Ciebie ostatni też, że nie tylko w oddziale, że Twój w oddziale, ale ten, który no, zakończysz niejako nim karierę, ale te gołębie i Tobie na koniec bardzo dobre rezultaty osiągnęły, prawda? Tak, witam kolegów i koleżanki hodowców. No i co, no, podczas tego zakończenia hodowli okazało się, że gołąbki moje uzyskały dosyć wysoki rezultat w kategorii C, ponieważ no, jedyny wynik, który był złożony, to była kategoria C, ponieważ no, reszty nie składałem z tego względu, że w ogóle miałem nie składać, to było poza namową moich kolegów i przyjaciół, żeby złożyć choćby jeden wynik z tego względu, żebyśmy się liczyli jako oddział tam w Polsce. No i ten wynik jest na szczeblu regionu aktualnie na pierwszym miejscu. I wydaje mi się, że w Polsce, z tego co mi tutaj koledzy mówili, też jest bardzo wysoko. Też będzie bardzo wysoko, powiedzmy w tej pierwszej dziesiątce. No i oczywiście to jest zwycięski wynik na szczeblu okręgu. Powiedzmy, ile to jest wynik? 37,02. Czyli teraz widzimy wynik naprawdę bardzo znaczący. Bardzo dobry, tak. Bardzo dobry wynik. Bardzo dobry wynik. Jest czyli takie ukoronowanie Twojej przygody z gołębiami. Ale ja tam wierzę, że jak się stan zdrowia poprawi, to te gołębie jeszcze na tej posesji, może w innych gołębnikach, bo gołębniki to pewnie część zdemontujesz. Tak, że jest właśnie klient jeden kupił ten gołębnik. To już go nie będzie, będzie rozbierany, tylko będzie rozbierany dopiero w końcu listopada. Tak, pokażmy teraz może te gołębie, które tutaj kilka, tak. Kilka sztuk, które chcemy tutaj też. Ostatnie, to są jedne z ostatnich, tu mam chyba tylko 7-8 sztuk. Tych gołębi nam zostało jeszcze chyba około 30 kilku, ale to, no, to mówię. Większość gołąbków to już koledzy znają, bo tam zostały te, można powiedzieć, właściwie zostały tu najlepsze rodzynki. O, tak powiem, zaraz chwilkę o nich porozmawiamy. To są gołąbki, które mają... Pokażemy teraz te gołębie, niektóre, które tutaj pokażemy zostały. Pokażemy tutaj może jedną, bo będziemy wybierać, bo tu są zostały same takie gołąbki, które mają pochodzenie z najwyższej półki. 2000 którego? 15? To jest gołąbek z 16. To samiczka jest z rozpłodu, 52-27. Jest to samiczka bezpośrednio po moim samczyku 55-60, który będzie też wystawiony z mojej tak zwanej złotej pary. Jest to samica, która była u mnie, miała być zostawiona do rozpłodu z myślą, ponieważ miała najfajniejsze walory rozpłodowe i oko, i w ogóle cechy budowlane i tak dalej. Dlatego ten gołąbek będzie na tych najbliższych aukcjach, ponieważ tutaj pan Krzysiu mówi, że będziemy to wszystko wystawiać w najbliższym czasie, tak jak kolegom obiecałem. To zostało 30 kilka, to tak na jakieś dwie aukcje podzielimy. Dwie aukcje będą podzielone. Ja przypomnę, bo my ci gołębi już chyba ze 180 już ponad sprzedaliśmy. Tak, tam było także około 200 wszystkich, tak. Żeby też nie zależało na czasie, ale pokaż tego lepiej szczupkiem właśnie. Bo tu jest taki gołąbek, który jest oryginalnym werkamenem. Tak. Jest to, jak na niego mówię, Walduś. To jest po oryginałach werkamena, 100% werkamen. Siostra tego gołębia była najlepszą lotniczką oddziału. Właśnie, bo ma taki, o, zobaczmy, ten czubek na tak, na to jest, to są wspaniałe gołębie na długi dystans. Siostra tego gołębia była najlepszą lotniczką w oddziele, wtedy jeszcze chyba nie pamiętam, czy już leciał w Szczecin. Czy w Szczecinie wtedy leciał, czy chyba nie, chyba wtedy leciał w 416. To był inny oddział. I ta samiczka zrobiła wysokie wyniki w kategorii C i w B. U niego była jedna z najlepszych i właśnie dostałem tego gołąbka od niego w prezencie z tejże pary za pomocą hodowlaną. No ale jak likwiduję wszystko, miałem go sobie zostawić. Nawet żona mnie początkowo namawiała, ale niestety z wszystkich rezygnuję. Także to jest taki ewenement, że tak i powiem. Pokażmy jeszcze numer, on ma PL0305, tak? Tak, 305 5. 12752. Z 14 roku. To tak, jest to jest 14, jest to wspaniały gołąbek, który też był u mnie na rozpłodzie. Dalej pokażę jeszcze z tych gołębi, którzy koledzy bardzo do mnie dzwonią. Czarnych to akurat nie mam, chociaż są jeszcze czarne gołębie. Jeszcze kilka zostało sztuk. Została ta cała para oryginalna. Została ta matka pantera, czyli oryginalna pantera, ta, która była 9 pierwszych nagród ma. To ona została razem z samczykiem. Zostały trzy właściwie te złote pary. Te perełki właśnie. Te perełki.
i zostały wszystkie najlepsze lotowe gołębie, które były w mistrzowskich drużynach w kategorii A, w kategorii B, w kategorii C. To właśnie specjalnie się powiem, bo żeby koledzy nie myśleli, że to kolega jakiś ukrywał gołębie, to po prostu specjalnie czekaliśmy, żeby się na początku sprzedać te gołębie normalne, wszystkie takie po kolei, ale tą podstawę hodowli, te gołębie rozpłodowe, te perełki, tak jak to Grzegorz nazywał, my zostawiliśmy je właśnie teraz na tutaj pod koniec roku. No wiadomo, też cena będzie lepsza, większe zainteresowanie, hodowcy też sezon zakończyli i poszukują dużo różnych. To jest samiec, który leci u mnie, jego brat wspaniale leciał i on też wspaniałe wyniki robił od młodego. Bo Szali ma taką barwę. Tak, on jest z tych gołębi Szali. Mimo jaki to, numer ma Grzegorz, powiedz mi? 103. 103 z 2015 roku. Tak, jest to gołąbek, który leciał od młodego. Nie wiem, ile razy był w dziesiątce, ile razy był w piątce i tak dalej. Jest to wspaniały gołąb lotowy. Jest już po nim, już są po nim już są dzieci, które też tak samo lecą jak on. Czyli są roczne gołębie, które mają też wspaniałe warunki. Między innymi był gołąbek w oddziale w Śląskim, który po tym gołębiu już jako roczniak też już wspaniale się pokazywał. Czyli teraz będzie, w tym roku był jako roczniak, bo był z 16 był wyciągnięty, czyli jako roczniak w tym roku leciał. Także to samczyk też. Tak, to jest samczyk, wspaniały gołąbek lotowy. To taki średniej budowy jest chyba, na taki nie jest. Tak. Jest tu jeszcze cała para gołąbków, 90, przepraszam, to nie ten gołąbek. Tutaj go mamy. Samczyk teraz? Tak, to jest samczyk. I to jest cała para po moich... 17 rok to jest tak, gołębia. To jest grochowy samczyk. Samczyk ma 894, samiczka będzie 95. I to jest cała para po moim super czempionie, który w tym roku... Z gniazda? Tak, z gniazda, który w tym roku uzyskał koeficjent 10 w B, 8 w C. Który jest jak gdyby najlepszym gołębiem w tej chwili, kto wie czy nie, najlepszym gołębiem u nas w okręgu, w kategorii D i w ogóle jakichś tam wyższych poziomach, ale jest to jeden z najlepszych gołębi, których miałem, ponieważ no, przez ostatnie 3 lata dwukrotnie był pierwszy w okręgu w kategorii B, w kategorii G, także no naprawdę fajny gołębi. Pokażmy samiczkę, bo samiczka jest taka sama czy niebieska? Taka sama. Taka sama. Taka sama, bo on ma 894, a samiczka 895 chyba. 895, jak się nie mylę. Także to były takie dwa gołąbki. Masz jeszcze taką małą samiczkę, to za chwilę pokażemy taką niebieską, tu mieliśmy daleki dystans. Spokojnie znajdziemy. To ten czubek. Ona była niebieska, tylko ja może... Zobaczymy. No, dużo ich nie ma, ale nie mogę jej znaleźć. Tak, przepraszam, ona jest niebieska. Niebieska właśnie. No. Ona jest taka jak jej ojciec. Ona jest niebieska i to jest 895, to jest jego bezpośrednia siostra z gniazda. Czyli są dwa te gołąbki celowo zostawione, żeby ktoś sobie mógł nabyć właśnie z tych końcowych gołębi, właśnie z takich, jak to się mówi, perełeczek. Tak, jeszcze mamy tutaj jedną samicę, która jest też wyjątkowa. To jest ta taka drobna, co mówiłeś na długi dystans. To jest ta oryginalna Blue Diamond, samiczka na długi dystans, tych gołębi wychodzą. I to jest z tych samych gołębi, które wywodzi się 60, tylko ten jest bardzo zimbredowany. Ten jest bardzo zimbredowany. Tu kolega Krzysiu miał od nich rodowody, ale no, tak się złożyło, że zostały... Nie zdążyliśmy wystawić. Nie zdążyliśmy wystawić, poza tym... Nie chcieliśmy. Tak. Tutaj właśnie robiliśmy dzisiaj zdjęcia ostatnich pin. Tak, które nam uciekły nam te... Po prostu w trakcie łapania gdzieś tam przeszły i nie mieliśmy ich możliwości wtedy zrobić zdjęcia. A teraz, kiedy już mamy ich mniej, to już wiadomo, łatwiej wyłapać i te gołębie sobie zobaczyć. O, i to widzimy z 2016 roku. Tak, 16, 52,75. To jest bardzo drobnej budowy. Tak, jest to bardzo drobnej budowy gołąbek. Jest to gołąbek na długi dystans. Bardzo dobry wyczyn. Często te gołębie siadały pierwsze w oddziele. Zwłaszcza właśnie 500 wzwyż. 700. Pokażmy jeszcze takiego, to jest ta, co ma to rozlane oko? Tak, to jest ta właśnie. Bo tu jest właśnie, zwróćmy uwagę, bo ten gołąb, żeby ktoś nie myślał, to nie jest żadne, że tak powiem, tam jakieś uszkodzenie mechaniczne, tylko ten gołąb ma zarówno prawe, jak i lewe oko, taką oliwkę jakby, taką poprzeczną. Tak, to jest bardzo, bardzo taki rzadko spotykana cecha tego. I to jest i z prawej, i z lewej strony, także i jedno, i drugie oko. Ma taką cechę, ona jest bardzo drobna też taka w budowie. Tak. Ty mówiłeś, że ona na kategorii C chyba się, na dalekim dystansie znaczy. Tylko właśnie o 500 zwyż. To są bardzo dobre gołębie. One krótkie też lubią tam na... Szybko się regeneruje, mówiłeś chyba po locie. Tak, bardzo szybko dochodzą do siebie i mogą z powrotem iść na 800 km zaraz po powrocie. Dlatego no, to są takie gołąbki. No cóż, no tutaj więcej gołąbków może dzisiaj nie będziemy pokazywać, bo moglibyśmy tutaj bez końca, chociaż ja w tej chwili nie mogę za bardzo z tego wszystkiego Państwu pokazać.
ale umówimy się tak, że wszystkie gołąbki zostaną, tak jak kolega mówił, 30 parę sztuk, ostatnie. Szybko wystawiane. Tak, my szybko wystawimy i będzie można sobie po prostu tutaj nabyć i to będą już ostatnie gołębie od kolegi Grzegorza Cymera. No ja wierzę, że jeszcze stan zdrowia później koledze po rehabilitacji pozwoli za kilka lat, że tak powiem, znowu rozpocząć przygodę z gołębiami. Także dziękujemy, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim wszystkiego dobrego, do widzenia.